Jazda próbna powoduje to, że kierowca może praktycznie sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów i układów w pojeździe. Gwarantuje to, że pojazd, który zostanie nabyty, będzie z dużym prawdopodobieństwem sprawny. Trzeba też brać pod uwagę to, że nie wszystkie auta posiadają wymagane dokumenty. W polskim prawie dokumentem dopuszczającym auto po ruchu drogowym jest dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi. Komisanci sprzedający idą na taką łatwiznę, że robią tak zwane plastikowe tablice, które nie spełniają żadnych norm, wymogów przepisu ruchu drogowego, a polisa jest wydawana nie na numer rejestracyjny, który byśmy dostali z Wydziału Komunikacji, tylko na numer rejestracyjny, który znajduje się obecnie na tej tablicy, którą komisjant sam sobie wykonał. Czasami mamy do czynienia z taką sytuacją, że pomimo tego, że jesteśmy zainteresowani samochodem, nie możemy odbyć jazdy tak zwanej sprawdzającej, próby drogowej, dlatego że sprzedający na to się nie godzi. No niestety nie możemy na to wpłynąć, możemy podjąć negocjacje i prośbę o to, aby sprzedający sam prowadził samochód, a my żebyśmy zajęli miejsce pasażera. Sytuacja taka powoduje, że w czasie jazdy możemy próbować dostrzec niuanse, które kryje samochód, jeśli chodzi o jego sprawność techniczną. Wprawny kierowca, doświadczony kierowca niekoniecznie musi prowadzić samochód, może siedzieć w samochodzie i dostrzegać jego problemy techniczne podczas poruszania się po drodze, podczas wykonywania wszystkich manewrów i czynności związanych z eksploatacją w ruchu miejskim czy drogowym.